The Exchange Network umożliwia dostęp do konta w ponad 700 bankomatach w Ontario i 2400 w Kanadzie. The Exchange Network. Możesz wpłacać i wypłacać, sprawdzać stan swojego konta lub dokonać przelewu. The Exchange Network. Wszystko bez opłat, czyli za darmo, jak w swoim oddziale Credit Union. Aby skorzystać, wystarczy mieć kartę ATM Polskiej Credit Union. Więcej informacji na stronie internetowej lub w call center. Mądry Polak przed szkodą. Ubezpieczenia medyczno-szpitalne dla osób wyjeżdżających z Kanady oraz odwiedzających Kanadę do nabycia w biurach Polimexu. Pamiętaj, to jest naprawdę ważne. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. Kancelaria adwokacka Bogorosz & Associates poleca swoje usługi w zakresie porad prawnych oraz postępowania sądowego o odszkodowania pourazowe z powodu wypadków samochodowych, poślizgnięć i upadków, pomyłek medycznych oraz dentystycznych, także śmiertelnych. Nie płacisz aż do wygrania Twojej sprawy. Telefon 416 599 1700 lub numer darmowy 1 866 599 1700. Dzwoń, nie zwlekaj. Polstar Truck Repairs Incorporated. Kompletny serwis traków i przyczep, naprawa i przebudowa silników, hamulców, sprzęgieł, skrzyń biegów, systemu wydechowego, systemu chłodzenia, testy emisyjne, naprawy przyczep. Wszystkie prace gwarantowane. Darmowa wycena. Dzwoń. Waldemar Miluń, reprezentujący salon Cortesy Chevrolet, serdecznie zaprasza do zakupu nowych i używanych samochodów. Możliwość lisowania każdej innej marki samochodu. Bardzo korzystne warunki finansowania. Telefon 905-301-72-73. This year, Chin is celebrating 45 years of international broadcasting, reaching out to over 30 languages. Chin Radio and Television, providing quality programming and celebrating our differences. And this year, come and celebrate 45 years of the Chin International Picnic. There's something for everyone. Performances by singers and entertainers from around the world. Contests, amusement rides, international shopping bazaar, and much more to entertain you. The Chin International Picnic, July 1st, 2nd, and 3rd. See you there. A teraz zapraszam Państwa do obejrzenia sprawozdania z kolejnego, 11 już balu charytatywnego, zorganizowanego przez działającą w Toronto Fundację Polish Orphans Charity. Popularnym Bal Polonii, jak zwykle mający miejsce w prestiżowym King Edward Hotel, uczestniczyło około 300 gości pragnących obecnością na wyjątkowej imprezie przyczynić się do podwyższenia uzyskanego z niej dochodu przeznaczonego na szlachetny cel, na pomoc domom dziecka. Tym razem fundusze skierowane były na poprawienie losu sierot nie tylko w Polsce, ale także w Czechach, na Słowacji i na Ukrainie. Wśród osobistości, które wzięły udział w balu, byli właśnie dyplomaci tych państw. Ambasador Ukrainy w Kanadzie Ihor Ostasz, konsulowie generalni Republiki Czeskiej Richard Krpacz i Polski Marek Ciesielczuk oraz konsul honorowy Słowacji w Toronto Michał Martinczek. Obecni byli także wieloletni patron fundacji, były gubernator Ontario Sir Lincoln Alexander, prezes zarządu Głównego Kongresu Polonii Kanadyjskiej Teresa Berezowska, generalny menadżer największej w Kanadzie firmy deweloperskiej Aecon Malcolm Gray i przewodniczący kapituły Polish Orphans Charity w Polsce Krzysztof Gajewski, były wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Radomia. Na galę cieszącą się znakomitą renomą w życiu społecznym Toronto przybyli polonijni i kanadyjscy biznesmeni i profesjonaliści wielu zawodów. Wśród przybywających przewijali się witający gości prezes i wiceprezes fundacji dr Ryszarda Ras i jej mąż inżynier Bartłomiej Pasowski. Wspomnijmy, że od kilku lat członkiem zarządu Polish Orphans Charity jest nowy poseł polskiego pochodzenia Ted Opitz, który podobnie jak drugi nowo wybrany poseł federalny Władysław Lizoń zawsze uczestniczył w balach fundacji. Obaj panowie nie byli jednak obecni na balu, gdyż cały swój czas poświęcali, zresztą jak widać z sukcesem, przebiegającej wtedy kampanii wyborczej. Duże znaczenie dla uzyskanego z balu dochodu ma tak zwana cicha aukcja z ofiarowanych na ten cel dzieł sztuki, przedmiotów unikalnej wartości, biżuterii czy przedmiotów codziennego użytku. Ich ofiarodawcy mają więc swój znaczny udział w finansowym wyniku charytatywnej imprezy. O nastrój wielkich bali wiedeńskich postarała się orkiestra smyczkowa pod dyrekcją Terry'ego Strattona, zaś do tańca już tradycyjnie grał zespół The Fifth Avenue Band.
Rozpoczynając wieczór prowadzony przez panów Barta Kara i Wojciecha Wojnarowicza, zebranych przywitała założycielka fundacji i jej prezes dr Ryszarda Ras. Ladies and gentlemen, friends, thank you very much again and again and again for such a support of our cause. Coming to our ball year by year, I appreciate very much. Thank you so much for showing so much support to us. And I wish you a very happy evening. Doktor Ras zaprezentowała zgromadzonym czek na 100 tysięcy dolarów, które powiększono o dochód z aukcji zostaną przekazane na rzecz sierot we wspomnianych czterech krajach. Przypomnijmy, że donacje fundacji otrzymały już sieroty również m.in. w Afganistanie, Grecji, Słowenii i we Włoszech. Jednym z punktów programu była projekcja felietonu filmowego z wręczenia stypendiów w Radomiu, gdzie każdego roku uzdolnione artystycznie sieroty i dzieci z domów o trudnej sytuacji materialnej otrzymują 1000 dolarów na potrzeby związane z rozwijaniem ich talentu. Tym razem wsparcie to otrzymało 50 dzieci i młodzieży. Oto wypowiedź uczestniczącej w uroczystości z udziałem wojewody radomskiego Jacka Kozłowskiego, radcy ambasady kanadyjskiej w Polsce, Jeanette Stovall. I'm very happy that thanks to your Canadian supporters, your talents as artists will have a further chance to develop. Bardzo się cieszę, że dzięki pomocy fundatorów z Kanady wasze talenty będą mogły być wspierane w przyszłości. I know that culture and art serve as bridges between our two societies and our two cultures, and I'm glad that you have helped. You have chosen to help construct that bridge. Kultura i sztuka tworzy mosty pomiędzy naszymi społecznościami. Jest to bardzo ważny element do tego, aby nawiązywać współpracę pomiędzy obydwoma krajami. You, the winners, are the Polish leaders of tomorrow. And in a couple of years, you will be setting standards for this country. Jesteście liderami przyszłości. I w najbliższych latach to wy będziecie ustalać standardy. A oto wypowiedzi kilku gości honorowych tegorocznego Ball Poloń. Ten rok jest dla nas osobliwy, dlatego że mamy 25 lat Czarnobyla. I ten bal właśnie mam nadzieję, że będzie pracować na to, żeby zebrać jakieś pieniądze dla dzieci Czarnobyla w Ukrainie. We are honored to be here. I'm also pleased to represent the Slovak Republic on this special occasion. It is a beautiful evening, and I hope that next year everyone would have the opportunity to join us at this very elegant evening. And I'd like to thank Dr. Ryszard Ras one more time for inviting the Slovak Republic. Jestem tutaj po raz pierwszy. I prawdę powiedziawszy, pod wielkim wrażeniem tego, co zobaczyłem i tego, co robi ta organizacja w celu niesienia pomocy dzieciakom nie tylko w Polsce, ale również w Europie Środkowej. Mamy dzisiaj przedstawicieli kilku państw, Polski oczywiście, Ukrainy, Słowacji, Republiki Czeskiej. Wszyscy podziwiamy to, co robi organizacja, której celem jest wspomaganie najmłodszych w naszych państwach, którzy potrzebują pomocy ze strony starszych. Tym bardziej jest to godne poparcia, że możemy dzisiaj w gronie przyjaciół świętować i cieszyć się chwilą, ponieważ to, co robimy, robimy dla innych i tym samym manifestujemy swoją solidarność. Bardzo jestem mile zaskoczona pracą tej organizacji i jaki fundusz zbierają. Dzisiaj już było dano 100 tysięcy dolarów na tą korzyść. I naprawdę jestem mile zaskoczona i popieram i myślę, że warto, żeby Polonia się wzięła za tym, aby poprzeć dalej pracę doktora Rus. W imieniu wszystkich dzieci, które otrzymały stypendia od Fundacji Polish Orphans Charity, pragnę serdecznie podziękować całej Polonii za wkład i zaangażowanie w rozwój artystyczny utalentowanych dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej oraz przebywają w domach dziecka na terenie Radomia, Kielc i całego Mazowsza. Pieniądze, które przekazujecie, mam przekonanie, że są wydatkowane w najlepszy sposób, aby pomóc tym dzieciom w ich rozwoju artystycznym. Serdecznie dziękuję i proszę w imieniu wszystkich sierot polskich o dalszą pomoc. Kłaniam się państwu nisko. Dziękuję bardzo.
Podczas każdego balu Polish Orphans Charity występują zespoły folklorystyczne różnych narodowości. 11. bal uświetnił młodzieżowy zespół pieśni i tańca Kujawiacy z Kitchener. Yeah.